Dzień dobry, witam was serdecznie. W dzisiejszym odcinku Złych Piosenek zajmiemy się utworem wykonawcy Bro, albo BRO, albo Bro, nie wiem, w każdym razie pod tytułem Mała. Jezu, serio? Następny siedzi na wannie i rapuje? Czy ktoś może mi wyjaśnić, o co chodzi? Kobiety na całym świecie nie mogą się normalnie wykąpać, bo faceci siadają im na wannach i zaczynają rapować. To naprawdę nie jest zbyt uprzejme. Okej, całe szczęście droga fura pojawia się w 13 sekundzie, bo już się obawiałem, że się nie pojawi i ten teledysk nie będzie wyglądał jak 90% klipów z tego gatunku. W ogóle według napisów końcowych ta pani to małżonka wykonawcy i uważam, że to jest strasznie urocze, więc wszystkiego najlepszego. Ale nie liczcie na jakąś taryfę ulgową czy coś. Dziś twoje ciało jest mokre, jak te ulice za oknem. Czuję na tobie krople. To może pan powinien zamknąć dach w tym swoim samochodzie? Uwielbiam minę tej pani, jakby mówiła: Jezu, serio, potrzebuję jechać do Castoramy. Możesz na chwilę przestać rapować, bo jutro jest niedziela bez handlu. Mała, przestań się bać. Nie chcę już innych dam i tych innych szmat. Mam spore wątpliwości co do tego, czy powiedzenie kobiecie, że nie chce się innych szmat, to jest jakiś taki super tekst na podryw. Autentycznie wycofałbym wszystko, co złego powiedziałem do tej pory, gdyby wyjeżdżając z tego parkingu minęli poloneza Taco Hemingwaya. Nie mów mi już o zach i tych gorszych dniach, bo tracimy czas, ej. Ignorowanie potrzeb i problemów ukochanej osoby jest takie romantyczne. Okej, kim jest ten koleś? Ja i ty to żaden temat tabu, a po naszych byłych to już nawet nie ma śladu. Miałem parę dziewczyn na ulicy gorzej, czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Panie bro, pan ma dwa koła na przeciwległym pasie, pan stanowi zagrożenie na drodze. Czuję się jak młody Bóg, kiedy dotykam językiem teraz twoich ust. W sensie, że pan liże swoją wybrankę po ustach? Nie na tym polega całowanie, przynajmniej jak się jest powyżej 16 roku życia. Mówisz, Kuba, proszę teraz w oczy spójrz, no bo obcinałem raczej spory piór. Teraz posłuchaj uważnie mojej mowy, cóż. Okej, słucham, co ma pan ciekawego do powiedzenia. Kiedy zaparkuję gdzieś sobie się nowy wóz, stawiamy na siebie, bo jest na to dobry kurs. A czy to były losowe słowa? Panie bro, bardzo ładny teledysk, ale pan tu ma jakiś syf na podłodze. Tyle ode mnie na dziś, muszę przyznać, że wzruszył mnie ten utwór, bo bardzo ładna para z pana bro i pani bro. Życzę im wszystkiego najlepszego na dalszej drodze życia. I to tyle ode mnie, trzymajcie się. Do usłyszenia.